Siema, witajcie w PC-towie. Dzisiaj na kanał powraca temat najstarszej polskiej serii wydawniczej, która wciąż obecna jest na rynku, czyli kolekcji klasyki komputerowej. Nie będziemy natomiast omawiać wszystkich jej wcieleń, które przechodziła na przestrzeni lat, bo o tym był już film na kanale. Dzisiaj skupimy się natomiast na tak zwanej srebrnej kolekcji klasyki, która swoją premierę miała w 2006 roku. Pokażę Wam, jak wygląda ona w komplecie i postaram się zwrócić uwagę na co ciekawsze pudełka. Zapraszam! Kolekcja klasyki. Najchętniej kupowane gry komputerowe w Polsce. Polecam i pozdrawiam. Piotr Frączewski. Oprócz charakterystycznego głosu Piotra Frączewskiego zapowiadającego uruchamianie gier z kolekcji, zasłynęła ona przede wszystkim z jeszcze jednego elementu, a mianowicie dużej liczby świetnych antologii czy innego typu zbiorczych wydań klasycznych gier. Biorąc pod uwagę ich jakość oraz cenę, która dla wszystkich gier ze srebrnej kolekcji wynosiła 24,90, to muszę przyznać, że był to mega dobry deal, przynajmniej w dniu premiery. I właśnie od antologii sobie zaczniemy. Spójrzcie tylko na te cuda. Genialny Age of Wonders 1 i 2 z dodatkiem Magia Cienia, czyli pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów Herosów. Dalej klasyczny Commandos, część pierwsza z dodatkiem plus 2 i 3, czy bardzo popularni u nas Kozacy z dodatkami. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić natomiast na moje ukochane Myth, w antologii, w ramach której znajdziecie tak zwany Kodeks Absolutu oraz część trzecią i ostatnią serii. O ile nie jest ona niestety wybitna i mocno odstaje jakościowo od wcześniejszych odsłon, to Kodeks Absolutu to już poezja. Prześwietna część pierwsza, mroczna, krwawa, niesamowicie absorbująca. Strategia, która wybiła się oryginalnością w zalewie popularnych wówczas RTS-ów, opierając rozgrywkę na niesamowicie taktycznej walce i pomijając zupełnie aspekt gospodarczy. Ale jedynka to tylko preludium do genialnej dwójki, Myth Duszożerca, która też jest oczywiście częścią tego zestawu. Rozpływając się nad tą grą, pewnie zająłbym cały dzisiejszy odcinek, więc Wam tego zaoszczędzę. Dość powiedzieć, że ostatnio wylądował na podium mojej wielkiej topki najlepszych gier powstałych w latach 90. Ciekawostką niech będzie fakt, że w ramach zestawu znajdziecie też m.in. dodatek Chimera, stworzony przez zewnętrznych twórców, który okazał się tak dobry, że z miejsca trafił do kanonu. Dalej wcale nie jest gorzej. Świetna trylogia przygodówek spod znaku Myst, legendarny Deus Ex w trzech odsłonach, czy równie klasyczny Max Payne, w którego boksie dostajecie jedynkę i dwójkę. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, wszystkie te gry są po polsku i tak będzie już do samego końca. Kosmos. Waszej uwadze nie powinna natomiast umknąć jedna z najlepszych antologii kolekcji, czyli jakżeby inaczej Thief. Pudełko zawiera oczywiście wybitną jedynkę, czyli mój absolutny numer jeden, jeśli chodzi o gry powstałe w latach 90. Prekursor gatunku skradanek, gra, która wywróciła mój growy światopogląd do góry nogami. Pokazała, że zamiast bezmyślnej naparzanki, można emocje wywołać w zupełnie inny sposób. Długotrwałe czajenie się w cieniu, planowanie, nasłuchiwanie, zasadzki. Thief pokazał, że cień czy dźwięk w słuchawkach może być niesamowicie istotnym elementem mechaniki. A do tego genialny protagonista, mroczny, gęsty klimat, klasa bez dwóch zdań. Jeśli dorzucicie do tego bardzo udaną dwójkę i wyraźnie odmienną, choć wciąż bardzo solidną trójkę, to macie zestaw idealny na długie jesienne wieczory. I to by było na tyle, jeśli chodzi o antologię. Ale wciąż pozostajemy przy bardzo interesujących wydaniach zbiorczych. Świetna twierdza z dodatkiem Krzyżowiec, pierwsze trzy tytuły z serii Grand Theft Auto w jednym pudle, czy klasyka w postaci pierwszych części Hitmana, to rzeczy, przy których na pewno warto zatrzymać się na dłużej. Szczególną uwagę zwróćcie natomiast na edycję kolekcjonerską Age of Empires, z jedynką i dwójką z dodatkami. Bo jeśli uda się Wam wyrwać to w dobrej cenie, to bierzcie bez wahania, bo jest to zdecydowanie najdroższa gra w serii, za którą nierzadko trzeba wyłożyć w okolicach stówy.
Moim ulubionym rodzynkiem z tego zestawu jest natomiast Operation Flashpoint. W skład zestawu weszła podstawka w ulepszonej złotej edycji oraz Resistance, dodatek. Do dzisiaj pamiętam, jak ogromne wrażenie zrobiła na mnie ta gra, która w przeciwieństwie do całej masy innych shooterów z perspektywy pierwszej osoby próbowała naprawdę zasymulować i oddać specyfikę współczesnego pola walki. Do tego stopnia, że często 10-minutowe czołganie się w zaroślach kończyło się na pojedynczym strzale wroga i konieczności powtarzania wszystkiego od początku. Klimat, klimat i jeszcze raz klimat, a także dbałość o szczegóły i historię fikcyjnego konfliktu. Genialna rzecz. Jeśli szkoda wam hajsu na kolekcjonerską edycję Age of Empires, to w ramach srebrnej kolekcji klasyki możecie zdecydować się na dwie alternatywy. Po pierwsze, złota edycja jedynki z dodatkiem, którą przeważnie można wyrwać dużo taniej. A po drugie, Age of Mythology z dodatkiem Titans, czyli spin-off serii z nowym silnikiem 3D w mitologicznym klimacie. Ta druga opcja wydaje mi się dużo atrakcyjniejsza. Nie byłbym natomiast sobą, gdybym nie pochylił się nad złotą edycją jednej z najlepszych strategii w historii, nad wybitną przedstawicielką legendarnej serii, czyli Cywilizacją 3, Sida Meiera, która jednocześnie była ostatnią klasyczną cywką, której wystąpił jako główny projektant. Co tu dużo gadać, w tej ulepszonej, poszerzonej dodatkami wersji zatrzęsienie cywilizacji, dodatków, trybów, map, mechanik robi niesamowite wrażenia. Sama gra wgniata w fotel i nie pozwala oderwać się od monitora na długie godziny, generując jakże pożądany syndrom jeszcze jednej tury. Jeśli nieco odstraszyły was nowoczesne koncepty z najnowszych odsłon cywilizacji i chcielibyście powrócić do korzeni, bardzo polecam wrócić właśnie do trójki, która w genialny sposób rozwinęła koncepty pierwszych części, dodając też wiele od siebie. W srebrnej kolekcji klasyki znajdziecie też takie cuda jak dwie części Syberii czy dwupak doskonałego Port Royal. Na dłużej warto natomiast zawiesić oko na Sirius Samie, czyli jednej z rzadszych gier w serii, szczególnie jeśli chcecie dorwać ją w sensownej cenie i w sensownym stanie. Pierwsze i drugie starcie w jednym pudełku to uczta dla fanów staroszkolnych strzelanek w klimatach Duke Nukem 3D, ale w nieco nowocześniejszej oprawie. Mówię nieco, bo przez 20 lat od wydania zdążyła się ona niestety troszkę postarzać. Nie zmienia to natomiast faktu, że jest to świetny, dający mnóstwo radochy tytuł, w którym radośnie będziecie rozwalać hordy napierających wrogów, rozsmarowując ich flaki na pobliskich elementach terenu. Czegoż chcieć więcej? No chyba, że jeszcze więcej wydań zbiorczych. Jeśli dobrze liczę, to przejrzeliśmy ich już jakieś 26 plus 5 z tej planszy, co daje 31 napakowanych genialnymi zestawami pudełek. Dla mnie jest to zdecydowanie kwintesencja tej serii. Zresztą, co by nie mówić, ale złota edycja Sacred czy przemiodnego Raven Shield to rzeczy, obok których nie powinno się przechodzić obojętnie. A już szczególnie koło Majesty z dodatkiem. Jest to gra, która stanowi mój ścisły top najlepszych strategii, jakie kiedykolwiek powstały. Tytuł wybitny, który pokazał, że w RTS-ach można wciąż wiele dobrego wynaleźć, a który niestety do dzisiaj nie doczekał się godnych naśladowców. No może poza naprawdę udanym polskim Driftland. W Majesty na przestrzeni szeregu misji dostajecie do zarządzania Królestwo Fantasy, które musicie obronić przed wszelakimi potworami. W czym tkwi haczyk? A mianowicie w tym, że nie będziecie tutaj bezpośrednio kierować poczynaniami swoich wojaków, a ograniczycie się do otoczenia ich opieką i zbudowania odpowiedniej infrastruktury. Każdy z nich ma swój własny rozum, będzie pracował, walczył czy uciekał, kiedy będzie mu się podobało. Choć możecie próbować nieco wpłynąć na te decyzje, odpowiednio sypiąc grosze. Świetna rzecz i polecam bardzo zawsze i na zawsze. Także w wersji mobilnej, która jest jedyną grą, w którą w ogóle gram na telefonie. Nie samymi natomiast wydaniami zbiorczymi żyje ta kolekcja. Oprócz tego pełna jest doskonałych gier wydanych w pudełku pojedynczo. Kozacy 2 czy Piraci Sida Meiera to tytuły, które muszą robić wrażenie. Ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną z najwybitniejszych spośród najbardziej niedocenianych gier strategicznych w historii, czyli Knights of Honor.
genialne połączenie mechanik znanych z Grand Strategy z rozwiązaniami charakterystycznymi dla strategii czasu rzeczywistego. Jeśli lubicie serię Total War albo Europa Universalis, to zakochacie się w tej już trochę leciwej, ale wciąż bardzo dobrej produkcji, która umknęła z radaru szerszemu gronu odbiorców. A, no i można grać polską, także spróbujcie, bo naprawdę warto. Na jednym z poprzednich ekranów pokazywałem wam wydanie zbiorcze Twierdza War Chest. Nie jest to jedyne wydanie twierdzy w ramach srebrnej kolekcji. Jest tutaj także Twierdza 1 Deluxe oraz dwójeczka, również w poprawionej wersji. Generalnie spoko, ale tutaj uwidacznia się mój jedyny zarzut w stosunku do tego zbioru. O ile Twierdza 2 to okej, no nie jest to jakaś wybitna gra, ale dlaczego miałoby jej nie być, skoro pojawia się jedynka? O tyle kurczę, po co komu jedynka, skoro ta sama gra w tym samym dokładnie wydaniu znajduje się w wydaniu zbiorczym, a tam dodatkowo wpada dodatek Krzyżowiec, czyli dla większości graczy główne danie w ogóle tej serii. Rozumiem, że pewnie wynikało to z kalendarza wydawniczego, bo przecież ta seria nie wyszła na przestrzeni jednego roku, ale tak czy siak wolałbym zamiast dwóch podobnych zawartością boksów dostać tam po prostu jakąś inną grę. Zresztą ten sam problem pojawia się jeszcze w paru innych przypadkach, jak chociażby wspomniane wcześniej Age of Empires. Jeśli dotychczas wydawało się wam, że trochę za dużo tutaj strategii, to głowa do góry. W kolekcji klasyki jest też cała masa przedstawicieli innych gatunków, jak choćby tutaj wyselekcjonowałem gry ogólnie rzecz biorąc wojenne. Świetna seria Brothers in Arms w dwóch odsłonach czy Ghost Recon to dzisiaj już klasyki. Zwróćcie natomiast uwagę na Commandos Strike Force, czyli ostatnią część serii, która dość mocno odbiegła jednak od poprzedników, przenosząc grę w perspektywę pierwszej osoby. I o ile może się wam to wydawać bez sensu, bo przecież Commandos to tylko rzut izometryczny i koniec, to wcale nie wygląda to tak źle, a sama gra jest świeża i zaskakująco dobra. Polecam bardzo się zapoznać, tym bardziej, że w przeciwieństwie do bardziej znanych przedstawicieli serii, często można ją wyrwać za piątaka. Kontynuując temat strzelanek, na pewno bardzo spoko, że w kolekcji pojawił się pierwszy Far Cry. Bo co by nie mówić, jest to klasyk i naprawdę świetna gra, która swego czasu przede wszystkim robiła piorunujące wrażenie warstwą wizualną. Zresztą całkiem niedawno odpalałem sobie Far Cry'a i powiem wam, że woda na wyspie i generalnie otoczenie wciąż robią bardzo dobre wrażenie, a jest to przecież gra sprzed prawie 18 lat. Podobnie zresztą jak 13, czyli genialna komiksowa strzelanka, której stylistyka i generalnie koncept robi wrażenie po dziś dzień. Szkoda tylko, że jest to jedna z rzadszych gier serii i czasami trzeba się nieco bardziej otworzyć z portfelem, ale nie zawsze. Okazje trafiają się przecież zawsze, trzeba tylko dobrze poszukać. Na tym jednak hiciory w kolekcji wcale się nie kończą. Patrzcie tutaj, Mafia jedyneczka do dzisiaj dla wielu gra kultowa. Tak samo zresztą jak Vice City, klasyk przez duże K. Zwróćcie natomiast uwagę na niesamowicie ciekawą polską grę z tego zestawienia, czyli Infernal, ostatnią grę, jaka powstała w studiu Metropolis. Tak, to ci sami goście od Gorki 17 czy Księcia i Tchórza. O ile tytuł nie został jakoś wybitnie ciepło przyjęty ani nad Wisłą, ani za granicą, to ja naprawdę go lubię. Wrażenie robi bardzo dobre jak na swoje czasy grafika, ciekawy koncept kierowania poczynaniami agenta specjalnego w służbie samego diabła. To taki James Bond z rogami w całkiem solidnej, choć niedocenionej produkcji. Polecam sprawdzić. Jeśli już jesteśmy przy grach TPP, to nie można pominąć jednych z najgenialniejszych przedstawicieli tego gatunku, które to gry też znalazły się w srebrnej kolekcji. Prince of Persia, Piaski Czasu i Dusza Wojownika. To gry, które swego czasu wywróciły mi pecetowy świat do góry nogami. Szczególnie ta pierwsza, która nawiązując do klasycznego księcia, zaprezentowała mechaniki i rozwiązania, które przez kolejne lata aż do dziś traktowane były jako inspiracje przez wielu twórców. Bieganie po ścianach, cofanie czasu, nieprzerwana akcja, fajne zagadki i niesamowita jak na swoje czasy oprawa. Prince powrócił na salony w najlepszym stylu. Same gry do dostania za grosze, więc nie ma się co zastanawiać, jeśli jeszcze nie macie ich na półce. Nie zabrakło też klasyki gatunku skradanek. Poza pokazywanym wcześniej Thiefem, w dwóch osobnych pudełkach w kolekcji znajdziecie dwie części Splinter Cella
oraz Hitman Blood Money. Generalnie lubię każdą z nich, choć Chaos Theory delikatnie wyróżnia się moim zdaniem na plus. Genialna gierka z Samem Fisherem w roli głównej, która w momencie premiery powodowała całkowity opad szczęki, jeśli chodzi o wizualia, a i mechanicznie stanowi kwintesencję najlepszych cech tej serii, ze świetnym balansem między koniecznością skradania, a możliwością nieco bardziej otwartego podejścia. Kolejne plansze to już dowód na to, że w kolekcji klasyki dla każdego znajdzie się coś miłego. Lubicie symulatory? No to proszę bardzo, Microsoft Flight Simulator, czy też jego wersja wojenna, a do tego nieco bardziej przystępny Lock-On powinny połechtać gusta wielbicieli tego typu rozgrywki. Dla mnie jednak gwiazdą jest tutaj Silent Hunter 3, czyli wybitny symulator kierowania łodzią podwodną podczas II wojny światowej. Piękne wizualia, doskonały, gęsty klimat, dbałość o realizm i najmniejsze szczegóły, a do tego bardzo fajna historyczna kampania. Świetna rzecz. Wielbiciele wyścigów mogą poczuć się nieco niedocenieni, ale dla nich też coś jest. Race i GT Legends, czyli gry od tego samego dewelopera, Sim Bean. O ile ta pierwsza to po prostu solidna ścigałka, która nigdy nie osiągnęła poziomu swoich bardziej znanych konkurentów, o tyle GT Legends to naprawdę dobra, wyróżniająca się gra, przede wszystkim genialnym klimatem wyścigów z lat 60. i 70. XX wieku. Co więcej, znajdziecie tutaj prawdziwe licencjonowane maszyny. Jest to niewątpliwa gratka dla fanów motoryzacji. Tym bardziej, że wizualnie gierka naprawdę daje radę nawet dzisiaj. Na koniec jeszcze kilka tytułów nieco od czapy. Chess Master, nigdy w to nie grałem i nie zagram, ale dostałem ją od widza i była to ostatnia gra, która brakowała mi do kompletu, więc na zawsze pozostanie w serduszku. Za to Bard's Tale to bardzo fajna próba powrotu do klasycznej serii w nieco bardziej nowoczesnej formule. Jeśli lubicie generyczne do bólu fantazy z elfami, krasnoludami i złymi czarnoksiężnikami, a w dodatku nie przeszkadzają wam tony fajnego humoru, który każe traktować całość nieco z przymrużeniem oka, to będzie to gra dla was. Na koniec ciekawostka. Na początku wspominałem, że na pełną srebrną kolekcję klasyki składa się 69 gier. I generalnie jest to prawda, ale pudełek jest de facto 70. A to z jednego prostego powodu. Dungeon Siege, czyli bardzo solidny hack and slash wydany przez Microsoft, pojawił się w serii w postaci podstawki oraz poszerzonej wersji z podtytułem Legends of Arana. Jeśli przyjrzycie się jednak uważniej, to podstawowa wersja gry wyszła w dwóch wariantach okładki, różniących się od siebie tytułem oraz obrazkiem. Na jednym pojawia się złota tarcza, a drugi jest nieco inaczej wykadrowany, bardziej oddalony, oraz ma w nazwie Microsoft, czego brakuje temu pierwszemu. Nie zauważyłem żadnych innych różnic między tymi wydaniami, nie mam pojęcia skąd taki zabieg, ale jeśli wiecie albo się domyślacie, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Okej. Na tym będziemy kończyć. Trochę tego było i naprawdę gratuluję oraz dziękuję wszystkim tym, którzy dotarli aż tutaj. Dla was mam mały bonus w postaci kolekcjonerskiego smaczka, czyli płyty z prezentacją serii, która prawdopodobnie rozdawana była prasie czy przedstawicielom hurtowni czy sklepów. Poza katalogiem, który można sobie z płytki odtworzyć, mamy tutaj prostą przeróbkę klasycznego Arkanoida, w którym kolejne odblokowywane levele dają dostęp do okładek gier wydawanych w serii. Także z przymrużeniem oka można powiedzieć, że to 70. gra w srebrnej serii kolekcji klasyki. Dobra, dzięki wielkie, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać, czy lubicie tę serię oraz jakie pudełka znalazły swoje miejsce na waszych półkach, albo jakie dopiero znajdą. Nie zapomnijcie też oczywiście o subskrypcji, o łapce w górę, a tymczasem cześć i do usłyszenia następnym razem.